Siemanko, tu Karol Garncerz, my jesteśmy świeżutko po pierwszej konferencji przed MMA VIP 4, ze mną Marcin L, Testosteron Najman. Siemanko. Witam serdecznie. Czy ty się starzejesz, powiedz mi? Tak, niestety. Niestety? Widać to? Tak, widać i najgorzej, że uświadomiły mi to badania, na które mnie wysłała moja mamusia. Nie żona, tylko mamusia? Mamusia. Okej. Okay. Marcin, powiem szczerze, że chyba muszę cofnąć moje słowa, bo rozmawiałem z Mirkiem, pytałem się go, kto ma większy brzuch, powiedział, że chyba Marcin, ale nie, teraz jak tak patrzę na ciebie, to chyba jest odwrotnie. Tak pewnie było, ale to półtora miesiąca temu. Ja powiedziałem, że wyjdę z kaloryferem i wyjdę. Jak waga dzisiaj w takim razie? Duża, ale ja zupełnie zmieniłem metodykę treningu. Misiek to jest bardzo silny rywal, fizycznie silny i ja muszę być silny również fizycznie, więc postawiłem na siłownię, na fajery i dzisiaj ważę 117, ale na pewno w dużo lepszej jakości niż ważyłem 115 półtora miesiąca temu. Ja pamiętam, że ty przed którąś z walk na Fame MMA też obiecywałeś kaloryfer, wrzucałeś nawet jakąś tam blondynę, która miała cię przygotowywać, jakąś trenerkę personalną, coś tak się kiedyś u ciebie pojawiło i nie było tego kaloryfera. Nie blondynka, ale okej, ale kurde, lebele, rozjechało mi się. Teraz mam nadzieję, że już nie rozjedzie. Kto jest groźniejszym rywalem? Jacek Murański czy Mirosław L. Misiek z Nadarzyna Dąbrowski? Nie, no Misiek ale z Nadarzyna Dąbrowski, to w ogóle nie ma co porównywać. No to jest kawał, wiesz, no gościa, no, który w latach 90. naprawdę nie pękał, kurwa, i tutaj robił porządek w Nadarzynie i okolicach. Murański to jest kapuś, to jest perfidna postać. To jest gość, który ostatnio w wywiadzie powiedział, że ma dużo informacji na temat Mirka Oknińskiego i jego świeżby język, żeby to wszystko powiedzieć. I normalny kurwa sprzedawczyk, no taka cfelina najgorsza, jaka może być, taki typ takiego, no potworna postać. Nie, to nie jest, jeżeli by doszło do takiego... No właśnie, czy ty dasz mu zarobić w ogóle? Znaczy, no w łeb na pewno, natomiast, znaczy on zarobi na pewno, ale w łeb, jeżeli coś. Natomiast jeżeli by doszło takie zestawienie, to nie można w żadnym wypadku mówić o walce. To będzie wpierdol, to będzie ciężki wpierdol kapusia i tyle. Czy ty nie wybiegasz może za bardzo w przyszłość, bo już mówi się o Bobie Sapie i jeszcze o trzecim pojedynku w tym roku, bo mówisz, że to prawdopodobnie twój ostatni rok startów. Bardziej nawet ostatnie półrocze. Ja już muszę naprawdę kończyć. Nie dlatego, że chcę, bo jeśli by to ode mnie zależało, to chyba bym nie skończył nigdy. Zawsze bym wracał, a teraz już po tych wszystkich badaniach, które wykonałem, wiem, że ja po prostu muszę się zawijać i się muszę wziąć za swoje zdrowie. Powiem szczerze, że przyzwyczailiście, że co konferencja to wyciągacie coraz to lepsze postacie z polskiego internetu. Nieraz postaci. Postaci, przepraszam. Dobrze, polonista tutaj poprawił elegancko. Chodzi o to, że wyciągacie coraz to lepsze postaci z polskiego internetu, nieraz troszkę zakurzone. Tak jak dzisiaj pani Barbara Kwarc, strzał w dychę. No tak, tak właśnie uważam, że to jest największe objawienie tej konferencji. Jak się podobało dzisiaj ogólnie, emocje? Znaczy, mi się bardzo podobało, natomiast ja nie chcę oceniać swojej konferencji, bo to należy do was, do dziennikarzy i do kibiców. Okej. Okay. I na koniec do kamery trzy słowa do Miśka z Nadarzyna, jeszcze przed walką. Misiek, kurwa napij się coś chłopie, a nie taką formę nam je szykujesz. No właśnie słyszałem, że jeszcze ostatnio spotkaliście się gdzieś na urodzinach. Misiek tak. Mówił, że nie pił, a ty? Tak, a ja dałem ostro w beret. Jak się to skończyło? No u mnie bólem głowy, a Misiek pewnie rano wstał i pojechał. Okej, okay, dobra Marcinie, dzięki bardzo w takim razie za rozmowę.